Dzień dobry. Dzisiaj będzie długi film, także proszę sobie zrobić kawkę, herbatkę. Kawkę na wynos, która znowu towarzyszy mi. I jakąś yerbę i zapraszam na projekcję. Pomyślałem, że policzę sobie, ile pracowałem w życiu godzin na antenie i wyszło mi 18 700. Mniej więcej. I zaraz tu się zlecą ludzie i w komentarzach będzie: ale fanzoli Ściechan to niemożliwe, nie do policzenia jest. No niby tak, ale nie do końca, bo ponieważ ja pracuję na antenie od 2006 roku, no to i średnio rzeczywiście przez większość dorosłego życia pracowałem na antenie praktycznie codziennie, dzień w dzień. I najczęściej były to 4 godziny dziennie. To sobie policzyłem, żeby nie dodawać sobie jakichś bonusów niezasłużonych, to wiadomo, że tam soboty czasem miałem wolne, czasem niedzielę, więc zrobiłem, że średnio 3 godziny dziennie przez te wszystkie lata byłem na antenie i myślę, że to jest prawda, bo czasami to było 5 godzin, czasami było 7, raz miałem 10-godzinny dyżur w ogóle w jednej z rozgłośni, bo kolega nie przyszedł do pracy, więc wychodzi te 18,5 tysiąca ponad godzin pracy na antenie. Nie mówię o całym anturażu, o przygotowywaniu programów, tylko stricte o siedzeniu w studiu i gadaniu do mikrofonu. Dlatego uważam, że mam coś do powiedzenia na ten temat. Nieskromnie teraz powiem, ale nie wiem, czy w Polsce jest ktoś w moim wieku z tak dużym stażem na antenie. Jestem skłonny się założyć, że nie ma. No i teraz pomyślałem sobie, jak to policzyłem, że może warto by cofnąć się do przeszłości i przypomnieć sobie, jak to było na samym początku, ale tak zupełnie na samym początku, skąd ja się w ogóle w tym radiu wziąłem, bo to tyle lat pracy artystycznej i wygłupów, ale w ogóle skąd ja się wziąłem tu, gdzie jestem teraz i jaki w ogóle, jak się stało to, że ja przekroczyłem próg tego radiowego studia i że w nim zostałem, w tym studiu. Więc tak swoją drogą zastanawiam się, czy któryś z tych fletów pseudodziennikarzy napisałby o tym, że 18,5 tysiąca godzin doświadczenia mam, bo wydaje mi się, że to teraz jest niemodne tak o mnie mówić, no ale dobra. Rzetelność dziennikarska nie istnieje w tym kraju. Dlatego od zawsze nie lubiłem dziennikarzy, z czym się nigdy nie kryłem. Natomiast dobrze, no. A i obrażałem się, jak się mówiło na mnie dziennikarz, ale gadam nie na temat. Wróćmy do przedmiotu dzisiejszego naszego spotkania, czyli tego, skąd ja się w tym radiu wziąłem. Otóż, jak się tak się cofam jeszcze do czasów liceum, nie miałem w planach, żeby iść w drogą tak zwaną humanistyczną, w cudzysłowie. Ja nie uważam, że podział na tak zwanych humanistów i tak zwanych matematyków to jest prawdziwy podział. Uważam, że to jest ściema. Z tego względu, że jak komuś się nie chce zrozumieć podstaw matematyki, to mu się mówi, albo mu rodzice mówią, albo sam sobie wmawia, że nie, to jest humanista. No, zrozumienie matematyki na poziomie liceum to jest... Nie kumam, jak można nie rozumieć. Więc gdzieś tam od liceum ja przecież maturę pisałem z matematyki, ja z polskiego to ledwo tam jakąś dwóje czy tróje miałem na maturze, z matematyki miałem szóstkę, na pisemnej miałem piątkę, na ustnej miałem szóstkę. Ja maturę pisałem z matematyki z pragmatycznego też powodu, bo uznałem, że jak zapomnę jakieś daty z historii na przykład, to leży, a w matematyce do każdego rozwiązania można pójść na ich sposobów. No i sam fakt, że ja tak tę matematykę męczyłem, implikował to, że gdzieś politechnika, no mi ojciec zawsze mówił, politechnika, najlepsze studia, to na pewno robotę będziesz miał. I, no miał rację oczywiście, bo dobry inżynier po politechnice to oczywiście, że jest na wagę złota. Ja oczywiście też w liceum byłem takim klasowym idiotą zawsze i jakby mam tego pełną świadomość. Zawsze jest taki koleś, który stara się śmieszkować. No raz wychodzi, a raz wychodzi na debila, to zawsze byłem ja. No. Zmieniałem liceum, w obydwu szkołach było tak samo, więc to nie jest tak, że ja się na jakimś tle w jednej klasie wyróżniałem, to po prostu tak było. Za radą ojca politechnika, ale co będę, ja zawsze albo na 100%, albo w ogóle czegoś nie robię. No jak to jak politechnika, to MEL. Najtrudniejszy chyba wydział w tej części Europy, mechaniczne energetyki i lotnictwa. Z 300 osób, które go zaczynają, wtedy kończyło go 30, nie? Także masakra. No, jak ja bym te samoloty zaczął budować, to grubo by było. Ja tam miałem problemy w ogóle. To jest ważne wszystko, co mówię, wbrew pozorom. Ja tam miałem problemy, bo nie kumałem pewnych rzeczy. Obliczenia z matematyki robiłem w pamięci.
magiczne moce, jak z was sporo się, nie wiem, domyśla, albo jeszcze się nie domyśliliście, to Asperger chodzący. Także, a tam tak, pod filmem z Gretą Thunberg z niej się śmiałem, że ma Aspergera, no i co z tego, z grubych też się śmieję, też jestem gruby. I don't care. Możecie dawać łapki w dół. Ponieważ mój mózg działa tak, jak działa, ci z was, którzy mają też tę przypadłość, którą ja mam, to wiedzą, że... Znaczy ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to mam. To wiedzą, że część rzeczy przychodzi im bardzo łatwo, a pewnych najprostszych rzeczy nie są w stanie zrobić. Analiza matematyczna, ja robiłem to w pamięci wszystko. W ogóle mnożenie macierzy, jakieś takie cuda, no naprawdę, żaden problem. A nadziałem się na zadanie, do tej pory pamiętam, na egzamin z elektrotechniki. Banalny egzamin, po prostu wstyd, no trzeba było ten prąd, połączenia równoległe z szeregowymi, taki był schemat rozrysowany. Co więcej, myśmy dostali 20 schematów do domu z informacją, że 5 z nich będzie na egzaminie i rzeczywiście 5 z nich było na egzaminie. Ja siedziałem na tym egzaminie i w domu dzień wcześniej wszystko rozwiązałem, a na tym egzaminie nic nie umiałem. I do mnie dotarło wtedy, że to po prostu nie jest to, że skoro to tak ma wyglądać, to ja sobie nie poradzę na tych studiach zwyczajnie. No więc cały zadowolony, ponieważ odkryłem pewien problem i jego rozwiązanie, czyli no problem nie ogarniam, a ogarniałem, a rozwiązanie jest takie, czyli to nie dla mnie, czyli trzeba zmienić studia. No jak poinformowałem o tym ojca mojego wtedy, no to usłyszałem, że no to co ty chcesz robić w życiu? Ja sobie pomyślałem, że no ponieważ nie wiem co chcę robić, to pójdę na dziennikarstwo. To wszyscy studenci dziennikarstwa wiedzą. Ty się nie wie, co się chce robić, to się idzie na dziennikarstwo. Dziennikarze z powołania nie istnieją w tym kraju, tak jak patrzę na to, co się dzieje. No i no jak to oświadczyłem mojemu ojcu, no to ale to kiedy? No bo to jest marzec, a studia się zaczynają w październiku, no to co ty będziesz robił, to do roboty musisz iść. No i tam się wywiązała dyskusja, z której jakby puentą było to, że albo mam iść do roboty, albo mam wypierdalać. W związku z tym stwierdziłem, że no to wypieram. No i zostałem generalnie w ciągu 15 minut z tym, w co byłem ubrany i z rowerem. Pojechałem tym rowerem wtedy do mojej ówczesnej dziewczyny, do Marek. Ona też mieszkała z rodzicami, studiowała na Melu. No i jej mama, dyrektorka w podstawówce w Markach, powiedziała: dobra, to jak chcesz na to dziennikarstwo iść, to no to musisz jakoś tutaj przekombinować do tego czasu, kiedy tam się dostaniesz. No i dała mi robotę, byłem cieciem w Markach w podstawówce. 40 tuj mi ukradli, ja kiedyś chyba nawet o tym mówiłem. Tuje mi, normalnie mi spod płotu ukradli tuje w nocy, ja nie zauważyłem. Nie zauważyłem, że ich nie ma w ogóle. Wychodzę rano, dyrektorka pyta, teściowa moja przecież wtedy, gdzie te tuje są? Ja mówię, jakie tuje w ogóle? Z takim byłem cieciem świetnym. No ale dobra, nieważne. Uczyłem się do tego egzaminu na dziennikarstwo, zamiatając ulicę po prostu. Jeździłem do roboty na rowerze. Miałem takiego starego, za małego Peugeota rower, żółty taki, pamiętam. Oddałem go koleżance później, a jego ukradli finalnie. Na to dziennikarstwo się dostałem na studia wieczorowe, które były płatne. No to skracam czas, bo dostałem się, egzamin był w czerwcu chyba. I pamiętam, że jak już się dostałem na te studia, to z jakiegoś powodu gdzieś jechałem metrem, już wiedziałem, że na te studia się dostałem i wiedziałem, że żeby wyprzedzić całą resztę, że te studia to generalnie prawdopodobnie jest pic na wodę, więc żeby być z przodu, przed wszystkimi, no to powinienem już gdzieś iść na staż darmowy. No robotę miałem jako cieć, no ale jakiś staż by się przydało zrobić, no to wtedy ja, jak przyjdę na pierwszy rok studiów, no to już będę o te 3 miesiące, czy tam 2 miesiące przed wszystkimi, bo już coś robię, nie? Będę wiedział więcej, będę mądrzejszy od całej reszty. W związku z tym, przez totalny przypadek w metrze w Warszawie spotkałem Tomka Michniewicza. Myślę, że ludzie, którzy słuchają radia w Polsce, wiedzą, kim jest Tomek Michniewicz. Ja miałem to szczęście, że ja Tomka znałem dużo wcześniej, już jeszcze w liceum moim pierwszym, dlatego że z jego bratem Maćkiem grałem w zespole,
Bywałem u nich w domu. Moja mama, wielka fanka książek Tomka Michniewicza, więc zawsze tam na jakieś urodziny czy coś, jak Tomek wydawał nową książkę, to jechałem, żeby mi podpisywał i tak dalej. I przez kompletny przypadek Tomka spotkałem w metrze i mu opowiedziałem sytuację po prostu. No, ponieważ, no wiesz, ze starym tam się pokłóciłem i tak dalej. Muszę jakąś robotę znaleźć, dostałem się na to dziennikarstwo. Mówię, tylko nie wiem trochę co dalej. A Tomek na to mi powiedział: idź do Radia Campus, a dalej sobie poradzisz. No to sobie myślę, no znaczy co, bo tam się za darmo pracuje, nie? Jeszcze przez czegoś jeść. Ale zrobiłem, tam przybiliśmy sobie piątkę, każdy z nas poszedł w swoją stronę i poszedłem do tego Radia Campus. Ja teraz tylko nie pamiętam, bo to było tyle lat temu, ja nie pamiętam czy ja, to był rok 2006, ja nie pamiętam, czy ja tam zawiozłem CV sam, bo miałem taki zwyczaj, że nie wysyłałem CV mailem, bo zakładałem, że ono trafia do kosza z automatu. I nie pamiętam, czy tu wysłałem CV mailem, czy pojechałem tam osobiście, nie wiem, nie pamiętam po prostu. Natomiast rzeczywiście, ponieważ Radio Campus było na początku swojej drogi, to oni zatrudniali każdego, kto chciał pracować. I miałem to szczęście, że trafiłem w takim momencie, że oni nadawali tam, nie wiem, od pół roku może dopiero, czy od niecałego roku, to wszystko się układało dopiero. I tam szefowo była Iwona, którą serdecznie pozdrawiam, bo nasze tam życiorysy się gdzieś... W ogóle ci ludzie, z którymi ja wtedy zaczynałem w Radiu Campus, to gdzieś te nasze życiorysy się tutaj przewijają. Tak jak Tomek, wspomniany przeze mnie. No i stało się tak, że no powiedzieli: dobra, to co byś ty chciał w tym radiu robić? No ja oczywiście, jak każdy tłuk, który przychodzi i nie ma pojęcia o robocie w radiu, to że ja tu piosenki będę puszczał na antenie, będę ludzi edukował muzycznie, nie? Wojtek Froj, który tam wtedy był szefem redakcji muzyki, czy dyrektorem muzycznym, dzisiaj chyba jest redaktorem naczelnym, jak dobrze pamiętam, powiedział: dobra, dobra, młody, się nie rozpędzaj, ty najpierw tu usiądź i się naucz w ogóle, jak radio działa. I dał mi taki plik płyt i powiedział: tu jest program emisyjny, to z tych płyt, to ja wybrałem utwory z tej 2, z tej 1, masz zaznaczone, to musisz wgrać do systemu. Ja z komputerami zawsze miałem po drodze, bo już tam, odkąd miałem gdzieś tam 12 lat, to pamiętam, jeszcze nie było internetu, to było na płycie do jakiejś gazety komputerowej dołączony program QLedit do montażu dźwięku. Ja przez przypadek moją zrytą banią gdzieś tam klikałem w komputerze i doklikałem się do folderu, w którym były dźwięki z gry Worms, i za pomocą QLedita te dźwięki poprzerabiałem, więc ja znałem i potem te Wormsy gadały tak jak ja chciałem i tak dalej. Jakby, dlaczego o tym mówię? Bo po prostu wszystkie te programy do montażu dźwięku działają tak samo i po prostu nie było mi to obce, więc ja dosyć szybko podłapałem, o co tu chodzi. No i tak przychodziłem do tego radia. Ja byłem walnięty w mózg na punkcie przychodzenia do radia, bo ludzie często mi mówią, że ja że jestem perfekcjonistą, że wszystko musi być... Ja się denerwuję, jak się ktoś spóźnia nawet minutę, ja się denerwuję, jak mi coś nie działa tak, jak powinno i po prostu muszę doprowadzać do perfekcji pewne rzeczy. Więc ja byłem tak walnięty w mózg, że ja, słuchajcie, zimą, jak już tam przychodziłem, już poszedłem na studia, studiowałem, pracowałem w ogóle w trzech miejscach naraz, bo byłem jeszcze na stażu w TVN24. W Wirtualnej Polsce pracowałem na nocki wtedy i miałem samochód i jeszcze na zajęcia jeździłem na uczelnię, spałem w tym samochodzie pod uczelnią, bo już nie było kiedy. I byłem tak porąbany, że pojechałem na deskę snowboardową i wywaliłem się na tej desce, słuchajcie, i mi kamień wszedł w nogę, między kości w ogóle, masakra. Ja nie mogłem chodzić, a i tak prosiłem wtedy moją ówczesną dziewczynę, że nie ma opcji, ja muszę jechać, wgrywać muzykę do tego radia, bo radio się beze mnie zawali. To radio nie będzie działało, jak Ciechan nie przyjedzie. No więc jakby z tą nogą w gipsie, w ogóle garbusem na tylnym siedzeniu, no kto miał garbusa, ten wie, no jak w tej pozycji garbusem z tyłu mnie Michalina woziła, pamiętam, na Bednarską, do siedziby, do Radia Campus, żebym wgrywał tę muzę. No i ja tak tę muzykę wgrywam, się tam oswoiłem, wiedziałem, kto jest kto, tam przybijaliśmy sobie piątki Tylko ja siedziałem w tej redakcji, która się zajmowała muzyką. Ja w ogóle nie wiedziałem, tam w studiu byłem raz do tej pory może. Ja tam w ogóle nie łaziłem i tak, kurde, już wpadłem w pewien mechanizm, że ja to robiłem z automatu, robiłem to w miarę dobrze, nie było uwag do tej pracy i tak sobie siedzę. Tam trochę poruszałem temat, a może ja bym coś na antenie. Ani dobra, młody, dobra.
I słuchajcie, siedzę któregoś dnia w tych słuchawkach i wpada dziewczyna do młoda babka. Ja nie wiedziałem, kto to jest w ogóle. I krzyczy mi coś za plecami, że ten znowu mi nie przyjechał na program, znowu muszę sama program prowadzić, jak ja to... Znowu już mam dosyć i co ja będę tam znowu za niego się przygotował. I takie tam, takie utyskiwania. No, ktoś nie przyjechał na program. I mnie to denerwowało, bo ja... moja głowa działa jednotorowo. Mogę robić jedną rzecz naraz. I słuchałem wtedy utworu, bo musiałem opisać intro, gdzie ono się kończy. A ona jak krzyczała za moimi plecami, jeszcze nawet nie wiedziałem, kto to jest, to przeszkadzała mi po prostu. Więc tak zdjąłem taki zrezygnowany te słuchawki i jej tam nasłałem różnych, nie? Mówię, przestań mi tu nad głową i że w ogóle, mówię, jak nie umiesz programu zrobić, to po co się w radiu zatrudniłaś, jakieś takie. Pełen gracji, wdzięku, cały ciechan po prostu. 100% bucerki od razu w pierwszym zdaniu poszło, nie? No i nagle ta dziewczynka tak stanęła nade mną, patrzyła na mnie i mówi, taki jesteś mądry? To jutro robisz ze mną program. I poszła. Okazało się, że Magda, już potem się dowiedziałem, jest szefową redakcji publicystyki. Nie mogłem tego wiedzieć, bo w ogóle pierwszy raz ją tam wtedy widziałem. Mimo, że tam przychodziłem od dobrego pół roku już. A może 4 miesięcy. No więc ja, żeby nie wyjść na Leszcza, mówię, żaden problem. No i telepka w środku, co ja właśnie zrobiłem, nie? Ja będę miał jutro program, ja w ogóle nie mam o tym bladego pojęcia. Nie wiem w ogóle, jak to działa. To był piątek, program był w sobotę i nazywał się Samotni w Wielkim Mieście, to pamiętam. Za cholerę nie pamiętam, o czym robiliśmy te programy teraz. Naprawdę nie pamiętam, robiliśmy we dwoje. Ja z Magdą. I pamiętam, że pierwszy program, jak miałem zrobić, to powiedzieli mi, żebym pierwsze wejście w życiu na antenę, jak mam zamiar coś mówić, to żeby wydrukować na kartce sobie i to po prostu przeczytać, bo nie ogarnę. Ja miałem 19 lat wtedy, nie? Debiut antenowy. I żeby ten tekst rozstrzelić w ogóle co drugą linijkę, bo mi tak będą łapy latały, że nie będę w stanie odczytać tego, co sobie przygotowałem. Że to są takie emocje. A ja tam sobie myślę, dobra ty, mi tu będzie tłumaczył życie jakiś jeden z drugim, nie? Pełen pokory, jak zawsze, od zawsze tak miałem. No oczywiście się co stało? No mieli rację, no. Szedłem do studia, nie byłem w stanie nic przeczytać. Ręce mi latały po prostu jak na delirce jakiejś totalnej, jak totalnemu pijakowi, nie? W ogóle nie wiedziałem, co tam robię. Magda podratowała sytuację. No i słuchajcie, w ten sposób ja pojawiłem się w radiu. To był po pierwsze bezczelność, jakaś tam bucowatość, bo Magda powiedziała, że jak ja się odezwałem, bo ja potem z nią rozmawiałem, ją przeprosiłem oczywiście, ale Magda powiedziała, że nie zaważyło wcale to, że ja się do niej jakoś tam odezwałem tak buńczucznie, tylko zaważyło to, że jak ona usłyszała mój głos, to była zaskoczona, że jak to jest, że koleś z dobrym głosem siedzi i wgrywa muzykę do komputera zamiast być na antenie i tak naprawdę to zaważyło. Ale no, znalazłem się niechcący w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Kilka razy, to jest łód szczęścia. Tomka spotkałem w metrze, który mi powiedział, co mam robić. No to, że ze starym się pokłóciłem. Kilka rzeczy się nałożyło, że ja znalazłem się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. I to wcale nie pierwszy raz, bo ja później też miałem wiele razy szczęście, tylko to szczęście u mnie było dopalone ogromem pracy, bo wy tego nie widzicie, no, oglądając kanał na YouTube. Tego nie widać, natomiast ja się teraz nie żalę, broń Boże, bo ja lubię to, co robię, tylko żeby było jasne, słuchajcie, ja pracuję po 18 godzin na dobę i tak było zawsze. Tak było zawsze, jak ja widziałem, że coś jest do zrobienia, to robiłem, aż skończyłem. To jest... No to wiedzą ci, którzy mają styczność z ludźmi z Aspergerem, że to jest... Niektórzy to nazywają jakby żyć z kimś, kto ma supermoc. Nie jest super bohaterem. To jest dużo bardziej skomplikowane, bo znaczy, na czym polega ta supermoc? Na tym, że mam w głowie mapę pewną, po której się poruszam bardzo sprawnie. Tą mapą dla mnie jest sposób funkcjonowania radia i każde elementy, które się na to składają. Natomiast jak wyjdę z tej mapy, to się gubię, nie wiem, gdzie jestem. Nie? Jak ja mam wysłać maila na przykład, to czasami nie potrafię tego zrobić. Mimo, że wiem, jak to się robi, nie? Także
pewien zestaw cech się tutaj przydał i słuchajcie, jak ja zacząłem tam robić te, wróćmy do głównego wątku, bo jak zostałem w tym Radiu Campus, to robiłem te programy w sobotę z Magdą o 10 rano. I potem już jak mój stary zobaczył, że ja się staram, rzeczywiście, za pierwszą wypłatę kupiłem samochód sobie, żeby móc dojeżdżać do tej roboty i na studia, no to mogłem wrócić do domu, no bo dobra, bo pracuję, okej, okay, niech wróci. I potem pół roku jeszcze mieszkałem z rodzicami, zanim się wyprowadziłem na dobre. I to była zima, słuchajcie. I Magda, czyli szefowa redakcji publicystyki, z którą prowadziłem program, i Iwona, czyli redaktor naczelna, uradziły, żeby młodego jeszcze przetestować, a niech poranki porobi. Moi rodzice wtedy mieszkali, no i ja wtedy przez chwilę też jeszcze z nimi mieszkałem, po powrocie, w lesie, na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Tam nie jeździł żaden autobus. Tam nie można odśnieżać drogi, bo jest zakaz wjazdu aut powyżej 3,5 tony. Więc tam jedyny sensowny pojazd, żeby przejechać, to jest naprawdę mocna terenówka. A ja nie miałem takiej terenówki, tylko miałem Nissana Micra K10, który po prostu no, kosztował wtedy 1200 zł. On nie był w stanie po tym jeździć, więc ja musiałem na tę 6 rano, bo bym się zakopał tym samochodem, iść na piechotę przez las ponad 2 km w śniegu po kolana na przystanek autobusowy. I te czwartki, szósta rano, jak byłem na antenie, to dla mnie się zaczynały o 3 rano, kiedy wstawałem. I w śniegu po kolana zapieprzałem na pętlę autobusową na Wiśniowej Górze w Międzylesiu przez te knieje. Często wtedy pierwszy raz się przekonałem, jak mocno księżyc może świecić zimą. Dlatego, że jak ten księżyc świecił przez te drzewa, to on aż rzucał cień. Ten śnieg też odbijał to światło i po prostu piękne krajobrazy. Nieraz wydygany tam szedłem, jak jacyś wilcy mnie nie zjedzą, no bo tam dziki, jakieś kuny, jenoty, łosie, łososie normalnie łaziły, bo to park krajobrazowy. I ja, kurde, przez te knieje w tym śniegu po kolana do tego radia zapieprzałem i nie było, że to ja jutro nie, to ja mam wolne, to ten. I słuchajcie, tam za to nikt nie płacił. Ja to robiłem za darmo przez, no nie pamiętam ile, chyba rok. I nie było zmiłuj, nie było, że dzisiaj nie mogę albo jutro nie mogę. Jak było zastępstwo, to oczywiście, że Ciechański pierwszy, wszystko brałem, co było. Wszystko brałem, co było. I starałem się zrobić najlepiej, jak potrafię. Jak była audycja kulturalna, proszę bardzo, 8 godzin przygotowywania się po to, żeby dwugodzinny program zrobić. Jak gdzieś mam te wejścia w ogóle, które wtedy robiłem, bo ja kiedyś znalazłem pendrive'a z tym, to jest koszmar. To było straszne, co ja robiłem na tej antenie. I jak odkopię, bo szukałem go, ale musiałem to przerzucić z pendrive'a na jakiś większy dysk. Jak ja to odkopię, to ja to wrzucę tutaj na kanał. I sobie zobaczycie, posłuchacie pierwszych wejść Ciechana w radiu, to dramat jest, znaczy to było bardzo złe. Dzisiaj, z perspektywy jak patrzę na to, to ja bym siebie nie zatrudnił, nie? Na antenie. No ale zdarzyło się tak, że miałem to szczęście i w tym Radiu Campus zostałem zauważony przez jednego z wykładowców, który był w Radzie, zdaje się, programowej Polskiego Radia i on mnie wyciągnął z tego kampusu i zaprosił do Biski. To był 2007 rok, tak, to był już 2007. Więc tak się zaczęło moje 18500 coś godzin doświadczenia pracy na antenie. Kto wytrwał do końca tego filmu? Niech napisze, proszę, w komentarzu na dole, dałem radę wytrzymać do końca. Zobaczymy, ilu was jest. Bardzo dziękuję, cieszę się, że klikacie, oglądacie. Cieszę się, że mogłem pogadać do siebie, a potem ktoś tego jeszcze posłucha. No to co, no? Spokojnego dnia. Pa! All right, all right, all right.